Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Jan Kubań i moim rozmówcą dzisiaj będzie pan Bogusław Markocki. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry państwu. To jest nowy typ rozmowy. Myślę, że to będzie nowa seria rozmów Pafere, która będzie dotyczyła polskiej praworządności. Otóż chcemy zastanowić się, czy w Polsce, Polska jest rzeczywiście państwem prawa. Bardzo często w środkach masowego przekazu używany jest ten zwrot, że przecież żyjemy w Polsce, w kraju, w państwie prawa. No i prawdopodobnie każdy z nas odbiera sobie to w taki sposób, że rzeczywiście jest ktoś, kto potrafi rozsądzić, dotrzeć do tej prawdy i podjąć, zasądzić pewne decyzje, tak? To ty zgrzeszyłeś albo ty zgrzeszyłeś. Natomiast zupełnie inaczej, tak mi się przynajmniej wydaje i tak tobie się chyba wydaje, zupełnie to inaczej wygląda w praktyce, kiedy już te tryby maszyny sprawiedliwości zaczynają mieleć. Także zapraszamy państwa do tych rozmów i mamy nadzieję, że znajdą się też inne osoby, które będą chciały w tym programie uczestniczyć. Dzisiejszym tematem będzie twój proces, to znaczy proces firmy, która została poszkodowana i wytoczyła w związku z tym proces, tak? Tak. Opowiadałem o tym na pierwszym odcinku, na naszej pierwszej rozmowie, gdzie właśnie jedno z większych tematów, które realizowaliśmy, to było takie przedsięwzięcie, które wykonywaliśmy z zagraniczną firmą i to współpracowaliśmy z nimi na zasadzie podwykonawstwa. Tak, znaczy to było konsorcjum. Oni byli liderem i w pewnym momencie po tam roku współpracy oni po prostu w wrogi sposób przejęli duży oddział naszej firmy na Podkarpaciu. No i znaczy to przejęcie, ja może przypomnę, odbyło się w taki sposób, że po prostu przyszli do waszej firmy i zaczęli proponować pracownikom, żeby przeszli do nich, a wam przestali płacić, tak? Czyli zastosowali taki typowy mechanizm, że wy nie będziecie mieli pieniędzy, żeby im wypłacić, oni będą mogli was oskarżyć, że jesteście złym pracodawcą, zaproponują warunki takie same, może troszeczkę lepsze, no i w związku z tym ludzie uciekną od was do nich. Dokładnie, to był taki mechanizm właśnie wrogiego przejęcia. No z tym, że ta firma czuła się bardzo pewnie i nie zachowywała żadnych, można powiedzieć, ostrożności. Była bardzo pewna swego, więc wiele ich działań miało znamiona przestępstw. I nasza kancelaria prawna, z którą żeśmy współpracowali właśnie w tamtym momencie, doradzała nam, żebyśmy zgłosili tą sprawę do prokuratury, że wiele tych działań, które podjęła ta firma, właśnie ma znamiona przestępstwa i dobrze jest zgłosić to do prokuratury. Myśmy się może drobna uwaga na marginesie dla wszystkich. Otóż każda kancelaria prawna zawsze będzie doradzała, żeby zgłosić do prokuratury albo wytoczyć proces, bo z reguły nie jesteśmy świadomi, co nas czeka. I bierzemy to za dobrą monetę, że ta kancelaria nam pomoże, doprowadzi sprawę do końca. No a też w domyśle nie wiemy, że oni będą nas, że tak powiem, czarżowali za każdą przepracowaną, nawet wykazaną godzinę, co jest trudno sprawdzić. Tak? Także tutaj pierwsza uwaga to, że właśnie kancelarie i prawnicy dążą do tego, żeby strony się weszły w spór, no bo oni wtedy zarówno prawnicy jednej strony, jak i drugiej mają z tego tytułu wynagrodzenie. Także to jest ten mechanizm trzeba znać. Trzeba mieć tą świadomość, o tym moglibyśmy porozmawiać, bo rzeczywiście trzeba być tutaj ostrożnym w doborze prawników i można często sobie zrobić nawet krzywdę, wybierając niewłaściwą kancelarię prawną. Można być nawet bardziej poszkodowanym, niż się jest na początku. Ale myślę, że to mogłoby być nawet osobnym przedmiotem wątkiem rozmowy. Tak. Tutaj właśnie chciałem opowiedzieć, jak właśnie ta sprawa się potoczyła z tą prokuraturą. No, znaczy myśmy byli wtedy zrozpaczeni, rozżaleni i zgodziliśmy się na tą ich propozycję, bo byliśmy przekonani, że rzeczywiście niektóre
działania tej firmy miały znamiona przestępstwa, chociażby takie, że no, na przykład dyrektor z sekretarką zapraszali indywidualnie pracowników naszych pracowników, którzy u nas pracowali i składali im taką propozycję nie do odrzucenia, że jeżeli nie przekażą umów, które mają podpisane z naszą firmą, to stracą pracę i no, mogą sobie szukać innej firmy, w której będą pracować, a firma Certus Via no, nie będzie płacić, bo nie ma pieniędzy, bo nie będzie miała pieniędzy. No i część, no to się tak naprawdę większość osób przeszła do tej firmy, ponieważ no, w tamtym czasie na Podkarpaciu było duże bezrobocie i zresztą no, ci ludzie po prostu byli zainteresowani przede wszystkim, żeby mieć pracę. Dochód i pracę, no, żeby mieć pieniądze na po prostu życie. Czyli de facto to przejęcie się udało. Tak, i w ten sposób też weszli w posiadanie dokumentów, które były własnością naszej firmy, które stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy. Chcieli, żeby pracownicy właśnie pokazywali te dokumenty. To było im po to potrzebne, bo oni obawiali się, że pracownicy będą żądać większych kwot niż mieli z nami podpisane. Jasne. Czyli obiecali, że będą, dokładnie. I jak gdyby chcieli zrealizować na zyski, które mieliśmy zapisane w budżecie, żeby ci pracownicy właśnie nie negocjowali większych kwot, bo w sumie no, większość osób sobie też nie zdawała sprawy, że ta firma też nie miała alternatywy. Część osób po prostu była tam niezbędna. Myśmy tych osób szukali praktycznie rok. To byli wyselekcjonowane osoby, bardzo dobrze wykwalifikowane. W tryb pracy, tak? No i fakt był taki, że ta firma rzeczywiście uzyskała monopolistyczny praktycznie efekt w tamtym rejonie. Zdominowała praktycznie rynek nadzorów na kilka lat, wypierając nas. To, że oni byli liderem konsorcjum, które stanowili z wami, było takim atutem dla nich, że to oni dostawali pieniądze od płatnika i dopiero potem przekazywali wam. Czyli mogli po prostu tych pieniędzy wam nie przekazać, co też uczynili. Tak, i wykorzystali to do właśnie wrogiego przejęcia. Jeszcze właśnie, bo myśmy tam próbowali dyskutować, próbowaliśmy bronić naszych pracowników, próbowaliśmy bronić naszej firmy, jednak bezskutecznie. Oni nas po prostu wręcz zachęcali. Idźcie do prokuratury, idźcie do sądu. Jeżeli macie z tym problem, czuli idźcie do sądu. Mocni. Czuli się mocni, mieli zatrudnioną kancelarię prawną i właśnie nie kryli się ze swoimi zamiarami. No i finał był taki, no my byliśmy młodą firmą na tamte czasy. Nie mieliśmy takiego doświadczenia prowadzenia właśnie biznesu w takich twardych, rynkowych grach. Chociaż sam wcześniej byłem dyrektorem w korporacji, to jednak zawsze miałem prawników w ogóle zatrudnionych w firmie. I oni się tak naprawdę się zajmowali. Tak, ja się zajmowałem tak naprawdę realizacją kontraktów, zleceń, nie zajmowałem się tą stroną prawną, więc też nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy, a poza tym prokuraturę i wymiar sprawiedliwości znałem z mediów. No tak, którym jest tak. To przeznaczone, często słyszymy, że prokuratura podjęła działania, że sprawa trafiła do sądu. No tak, czyli takie społeczeństwo, oni to załatwiają, są zmotywowani, tak jak część społeczeństwa tak jak po prostu trzeba. Jest spokojnych, że państwo działa. No i jakie były nasze doświadczenia właśnie z prokuraturą? Ta nasza kancelaria prawna złożyła właśnie zawiadomienie do prokuratury. Pierwszy wniosek został odrzucony. No i myśmy bardzo chcieli się spotkać z prokuratorem, żeby mu opowiedzieć tą historię. Byliśmy przekonani, że działo się coś niewłaściwego. Udało nam się do takiego spotkania doprowadzić. Po rozmowie z panią prokurator mieliśmy też właśnie zeznania dwóch świadków, którzy właśnie opowiedzieli swoją historię, jak byli namawiani, znaczy zmuszani tak naprawdę do przekazania tych umów, że te umowy zostały przekazane. Potem prokurator zdecydował, że jednak podejmie śledztwo. A powiedz, czy możesz to były takie dobre początki doświadczenia. Jak ty postrzegasz prokuratora? Czy on zaangażował się w to? Zainteresowało go to, czy raczej... Znaczy ja muszę powiedzieć, że przynajmniej ten pierwszy, pani prokurator, no była bardzo konkretną osobą i rzeczywiście podjęła czynności śledcze. Zleciła policji, oddziałowi policji do zwalczania z przedsiębiorczością do podjęcia działań. I to były dwa takie działanie. Jedno to było zabezpieczenie komputerów, na których miały się znajdować te umowy, a drugie to było przesłuchanie świadków, czyli tak naprawdę przesłuchanie tych 21 osób przejętych z naszej firmy, przesłuchanie nas jako właścicieli i tych pracowników tej firmy zagranicznej.
No oni podczas tego przesłuchania już musieli trzymać stronę swojego nowego pracodawcy, tak? Czyli za dużo chyba nie powiedzieli. Tak, tak. Znaczy, może właśnie opowiem, jak to wyglądało. Więc pewnego ranka, właśnie w godzinach porannych pracy tej firmy, policja weszła do ich dwóch oddziałów. I rzeczywiście to było takie spektakularne. Tak, ale podnosiło nas trochę na duchu, że rzeczywiście może po prostu sprawiedliwości stanie się zadość. Zarekwirowano cztery komputery, na których miały znajdować się właśnie te dokumenty. No ale już podczas tych działań policji były już słabe punkty, ponieważ właśnie ten prezes tej firmy był, no można powiedzieć, kuty na cztery nogi i poprosił, że on jeszcze potrzebuje tego swojego komputera, bo on ma tam różne rzeczy i chciałby właśnie skorzystać jeszcze, żeby mu dali czas, więc policja przekazała mu ten komputer. Ja już to znam z opowieści, nie byłem świadkiem, bo nie mogliśmy być podczas tego dochodzenia. Także to ten prezes firmy mógł po prostu swobodnie, praktycznie przez dwie godziny pracować jeszcze na tym komputerze. Co mógł zrobić, to tylko on wie. A policja czekała jeszcze na przyjazd adwokata. Prezes był bardzo miły. Nie patrzyła, co robi. Tego nie wiem, ale chyba nie. Więc, ale w każdym razie nastąpiło przejęcie tych komputerów. W międzyczasie właśnie rozpoczęło się czas przesłuchiwania świadków. Większość była właśnie przesłuchiwana w komendach policji rejonowych. Gdzieś tam właśnie w Rzeszowie, w Krakowie, tam gdzie ci pracownicy mieszkali. Nas przesłuchiwano w Warszawie i muszę powiedzieć, że właśnie ten wydział do zwalczania przestępczości gospodarczej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o logistykę, o po prostu wyposażenie, to była najsłabiej wyposażona komórka, jaką żeśmy się wtedy spotkali. A widzieliśmy kilka komend, niektóre naprawdę widać te rejonowe, gdzie samorządy dbają jak są wyposażone te oddziały policji, to tam praktycznie wszystko były. Sala przesłuchań, sprzęt. Natomiast właśnie w tym oddziale w Warszawie to tak naprawdę czterech policjantów mieściło się na 12 metrach kwadratowych. Jeden obok drugiego. I co ciekawe, jeszcze ci policjanci w ogóle nie mieli miejsca, żeby przesłuchiwać nas, świadków, tylko przesłuchiwali w tym pokoju. Więc była taka sytuacja, że nagle w pokoju znalazło się, no, myśmy na przykład, ja z moim wspólnikiem i z prawnikiem, strona przeciwna też dwie osoby z prawnikiem, te cztery osób, siedem osób, nie można było z pokoju praktycznie wyjść. Czyli przesłuchiwano i was, i waszych przeciwników w tym samym pokoju? Tak, bo to była też taka rozmowa, że my mogliśmy uczestniczyć w przesłuchiwaniu tej strony przeciwnej. Ich prawnik też mógł uczestniczyć w przesłuchiwaniu nas, bo myśmy byli tą stroną poszkodowaną. Mogliśmy uczestniczyć w przesłuchiwaniu tych świadków. I była też taka sytuacja podczas jednego przesłuchania, że właśnie byliśmy my, już pokój był pełny, a jeszcze druga policjantka przesłuchiwała innego przedsiębiorcę. No i to była w ogóle już dziwna sytuacja, ponieważ myśmy słyszeli o tej historii tamtej firmy, a tam ten przedsiębiorca, który był przesłuchiwał, słyszał naszą historię. No, dla nas to było naprawdę dziwne i w ogóle nie, moim zdaniem trochę nieprofesjonalne zachowanie. Jedźmy dalej. Było zbieranie tych dowodów, właśnie przesłuchiwanie świadków i z czasem zebrano praktycznie wszystkie potrzebne dowody. Jedynym jeszcze brakującym było analiza biegłego właśnie tych komputerów, przeszukania komputerów. No i jakie było nasze zdziwienie, bo mogliśmy właśnie mieć dostęp do tych materiałów, które biegły zebrał, że tak naprawdę on połowy rzeczy, które trzeba było zrobić, nie wykonał. Między innymi nie wykonał w ogóle przeszukania poczty tych osób. A tak naprawdę te wszystkie skany tych umów, dokumentów były na poczcie. I to było nasze mocne zdziwienie. Dlaczego tego nie dokonano? Czyli tutaj wniosek taki, że biegły wykonał nierzetelnie swoje czynności. W ogóle sposób powołania tego biegłego był też dziwny, dlatego że policjantka tłumaczyła, że żeby było szybciej, to oni wezmą biegłego, którego mają na stałe i który kosztuje mniej, ja już nie pamiętam tej kwoty, ale mniej niż 1500 zł.
Ponieważ jeżeli więcej kosztował, to trzeba było rozpisywać jakąś dłuższą procedurę wyłaniania tego biegłego. Więc to był jakiś najtańszy biegły, który po prostu miał, wykonywał dla nich rutynowe analizy, no tak, tych komputerów. Osoba, która w ogóle nie ma pojęcia, czym jest biegły, jaka jest jego rola, że właśnie może być rzetelny, może być nierzetelny, po prostu ktoś podsuwa, to się bierze dla świętego spokoju. Tak, nie była to misja na pewno tego biegłego, tylko po prostu przeszukanie, załatwiona sprawa, 1500 zł. Żeby po prostu, no wiemy, że praca informatyka kosztuje sporo, zwłaszcza takiego, który potrafi się włamać do systemu, przeszukać dane właśnie na komputerze. No ja muszę powiedzieć, że jak spojrzałem na te materiały, które przedstawił te biegły, to mój syn 12-latek zrobiłby to znacznie lepiej. On się potrafił już wtedy włamać, mój syn, włamać do komputera, przeszukać dane. Ale właśnie no to jest taki był poziom po prostu tej analizy biegłego. Z wielu źródeł wiem i być może o tym też będziemy mówili, że właśnie jest duży problem z biegłymi, bardzo duży. Bardzo. To jest w ogóle, myślę, że pięta Achillesowa nie tylko prokuratury, ale i wymiary sprawiedliwości. No i co było dalej? W międzyczasie zmieniła się ta pani prokurator, na czym bardzo żeśmy boleli. Tak naprawdę za chwilę zmienił się kolejny prokurator, w sumie zmieniło się 6 prokuratorów, prowadziło tą sprawę. I z każdym spotykaliśmy się, każdemu przedstawialiśmy tą historię i każdy potwierdzał, że tu zostało dokonane przestępstwo i że poprawią to analizę biegłych. Tak naprawdę najbardziej zapewniał nas tych 6 prokurator. I pamiętam, że po tym spotkaniu właśnie byliśmy bardzo zadowoleni, że spotkaliśmy merytoryczną osobę zaangażowaną. No i jakie było nasze zdziwienie, kiedy po 2 tygodniach umorzono sprawę. Czyli prokurator stwierdził, że nie ma co tutaj... Prokurator stwierdził, że nie ma, gdzie wcześniej w rozmowie zapewniał nam, że popełniono przestępstwo, że analizą tych komputerów oprócz tego biegłego zajmie się jeszcze informatyk z prokuratury. Co na to wasza kancelaria? Jak zareagowała? No bo powiedzieli, że to... No to drugą taką, kolejną taką czynnością, którą można było wykonać właśnie, to było odwołanie się do sądu. I myśmy to zrobili, odwołaliśmy się do sądu. Czyli mając zgromadzony ten materiał dowodowy, ale prokurator mówi, że on nie ale odwołaliśmy się do sądu właśnie, żeby przywrócić to postępowanie prokuratorskie. Aha, jeszcze rozumiem. To nie była sprawa cywilna, tylko właśnie na umorzenie prokuratorskie przysługuje zaskarżenie tego postanowienia, czy tamtej decyzji prokuratury do sądu. Postępowanie prokuratorskie, co to jest, jakbyś mógł wyjaśnić, jaki jest cel tego postępowania? Postępowanie prokuratorskie prowadzi się wtedy, kiedy jest podejrzenie przestępstwa, czyli grożą sankcje karne. Okej, czyli to prokurator wtedy decyduje, czy rzeczywiście było to przestępstwo, zbiera dowody, tak. Jeżeli on na podstawie tych dowodów stwierdzi, że rzeczywiście było popełnione przestępstwo, kieruje tą sprawę do sądu. I w sądzie zapada na przykład właśnie wyrok karny. I to jest dość właśnie mocna rzecz, dlatego że często właśnie pracownicy, którzy mają wyroki karne, na przykład członkowie zarządu, nie mogą pełnić takiej funkcji później. Albo jeżeli pełnią, no to muszą wykazywać na przykład przy zamówieniach publicznych. Działa to bardzo niekorzystnie. I my tutaj właśnie... No tak, ale to dopiero wtedy, kiedy prokurator w postępowaniu stwierdzi, że to było przestępstwo, sąd uzna I to dopiero... jest postępowanie karne, Czyli wyrok mamy, teraz się odwołujecie do sądu na decyzję prokuratora. Pojawiamy się w sądzie tak naprawdę... I stroną jest tak jakby prokurator, tak? Stroną jest prokurator, chociaż wówczas go nie było na tym postępowaniu. Był sam sędzia i sędzia tylko rozpatrywał odwołanie od tej decyzji prokuratury. I wtedy właśnie w tym dniu, kiedy byliśmy w tym sądzie, no było chyba z 5 osób przed nami. I obserwowaliśmy, jak po prostu kolejna osoba wchodzi i wychodzi. To trwało około 15 minut. I niemalże taki los spotkał nas. Weszliśmy, naprzeciwko nas była po prostu bardzo młoda sędzina, nie wiem, 28-30 lat. Osoba moim zdaniem jeszcze bez doświadczenia takiego życiowego. Po prostu bardzo nieprzyjemna osoba. Dała nam 15 minut na wyjaśnienie, dlaczego uważamy, że decyzja prokuratury jest niewłaściwa. Mhm. No i próbowaliśmy podjąć dyskusję. Ja właśnie zapytałem się
Wysokiego Sądu, czy właśnie miało możliwość zapoznania się ze zeznaniem świadków, gdzie właśnie świadkowie byli zmuszani do przekazania umowy, po czym dostałem właśnie taką opryskliwą odpowiedź, że sąd się zapoznał z aktami, żebym nie pouczał sądu, co sąd powinien wiedzieć, a czego nie. Czy jeszcze mamy coś do przedstawienia? Po prostu nam troszeczkę opadły ręce. No i 15 minut się skończyło, wyszliśmy, sprawa została ucięta. Ucięta. Prokuraturze, tak. No i kolejnym elementem, który mogliśmy zrobić, to już była taka ostatnia deska ratunku, było odwołanie się do ministra sprawiedliwości. Mhm. Czyli jest taka możliwość. Jest tak? taka możliwość i często w mediach słyszymy właśnie, że minister sprawiedliwości przywrócił jakiś proces już po latach, często umorzany, przywracał je z powrotem postępowanie właśnie prokuratorskie. No i liczyliśmy, że po prostu może w tym zakresie uda się, że tam znajdziemy po prostu wsparcie. Wysłaliśmy pismo do ministra, przygotowane przez kancelarię prawną, gdzie też była opisana historia, były już dowody, bo mieliśmy też dostęp do tych dowodów, które zebrała prokuratura. No ale jakie było nasze zdziwienie, kiedy właśnie minister przekazał tą sprawę do prokuratury krajowej. Właśnie mamy dokumenty, które możemy pokazać słuchaczom. Później jakie było zdziwienie, kiedy po tygodniu, dwóch tygodniach dostajemy kolejne pismo, gdzie prokuratura krajowa przekazuje tą sprawę do rozpatrzenia prokuraturze regionalnej. Po czym po dwóch czy trzech tygodniach dostajemy pismo, że prokuratura regionalna przekazuje tą sprawę do prokuratury okręgowej. Po czym dostaliśmy kolejne pismo, gdzie prokuratura okręgowa przekazuje tą sprawę do prokuratury rejonowej, czyli tak naprawdę nasze odwołanie do ministra trafiło z powrotem do prokuratury, która umorzyła to nasze postępowanie. Procedura ministra jest taka, że on to spuszcza jak najniżej, czyli tak. Do samego źródła i ci, którzy podjęli decyzję, że to nie było tak. Przestępstwo, ustosunkowują się i mówią ministrowi... I ja przypuszczam, że ten prokurator, który umorzył to postępowanie, odpowiedział w imieniu ministra nam, że wszystko jest w porządku. Jasne. I to zakończyło wasze boje? Nie, bo to było... nie zakończyło naszych dochodzenia naszych roszczeń, bo to nie była tylko kwestia znamion popełnienia przestępstwa, ale też były niezapłacone faktury. Były bardzo duże płatności, które były wstrzymane przez tą firmę, nie były zapłacone i no myśmy postanowili pójść do sądów już w sprawie cywilnej. Jasne. Czyli tak jakby dwie osoby mają poróżniły się i sąd ma rozstrzygnąć bo ta pierwsza, wyjaśnijmy to naszym widzom, pierwsza sprawa była tak jakby powinna być wytoczona z automatu, tak? Wy sygnalizujecie, że zostało popełnione przestępstwo, prokuratura podejmuje decyzję tak, albo nie, w waszym przypadku stwierdziła, że to nie było żadne przestępstwo, ale gdyby tak było, to wtedy już prokuratora przekazywałaby sprawę do sądu, tak? Z automatu. No więc... Tylko to by było postępowanie karne. I zarzuty by były postawione w sprawie karnej. Dobra. Czyli twoje zdanie jest takie, że to było przestępstwo, zdanie wymiaru sprawiedliwości, że nie było, no trudno, nie dojdziemy tutaj, tak? No czy mamy tak jakby, widzowie nasi widzą, że doszło do sprzecznych poglądów na dany temat. Odwołałeś się do ministra, minister postąpił, ta ścieżka, jak pokazujesz, jest chyba beznadziejna, no bo skoro to wraca do tego, który tą decyzję de facto podjął, albo jego kolegi, to chyba nie ma najmniejszego sensu, bo wiadomo, że w 100% zawsze ją podtrzyma, nie będzie ministra się bał. Uważam, że to jest w ogóle postawienie trochę na głowie, no. To wypacza w ogóle cały system, bo jeżeli w odwołaniu sprawę... głos zabiera osoba zainteresowania, no to praktycznie nie ma sensu. To powinno być już załatwione na poziomie właśnie ministra, ale powiedzmy jeszcze na poziomie prokuratury krajowej, bo wtedy mamy możliwość jak gdyby kontroli, samo kontroli tego całego mechanizmu, tak? Czyli prokuratura krajowa dowiaduje, ma możliwość dowiedzenia się, że coś było nie tak,
że dany prokurator podejmował niewłaściwe decyzje, a tak w ogóle nie interesując się sprawą, przekazując ją niżej do samego tego prokuratora, który to umorzył, no jest w ogóle wypaczony system, czyli tak naprawdę ci prokuratorzy nie mają żadnego mechanizmu, nie ma w prokuraturze mechanizmu kontrolnego nad prokuratorami. Tak, no to jest absurd. Ja myślę, że my w trakcie tych naszych rozmów będziemy właśnie wypunktowywali taką listę rzeczy, których uznamy, że one są, no, nie podobają nam się jako zwykłym obywatelem polskim, które my uważamy za patologiczne, no i będziemy próbowali dotrzeć do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, żeby przedyskutować te kwestie z nimi po kolei, tak? Czyli takim pierwszym postulatem jest to, że ścieżka odwoławcza do ministra jest całkowicie błędna. Znaczy jest błędna, ona destrukcyjna. Z systemowego punktu widzenia ona nie ma żadnego znaczenia. Tak? Nie, to jest ona jest wprost destrukcyjna, ona tak naprawdę premiuje niewłaściwe zachowania, niewłaściwe działanie prokuratorzy. To jest tak jakby poskarżyć się na zachowania niegrzecznego dziecka i w końcu to dziecko samo odpowie, tak? Tak, tak? Jak rozmawiamy z nim bezpośrednio, no to ono mówi nie, ale jestem bardzo grzeczny, no w związku z tym odwołujemy się na przykład do wychowawczyni, a wychowawczyni się pyta tego dziecka, to dziecko mówi i wychowawczyni po prostu przekazuje nam zdanie tego dzieciaka, które się moim zdaniem w ogóle taka procedura powinna być zakazana. Jasne. Że powinna być w ogóle prawnie zakazana i nawet uważam, że powinna osoba, która kontroluje takie czynności niżej postawionego prokuratora, powinna nawet na początku się z nim nie kontaktować, tylko po prostu sama rozpoznać sprawę, mieć ocenę sytuacji. Powinna. Ile to wszystko was kosztowało? Ile to kosztowało pieniędzy? Ile kosztowało to czasu? I zaraz sobie też pomówimy o tych rotacjach wśród prokuratorów. Tak, znaczy te koszty jak gdyby cały czas się zbierają, można powiedzieć, ponieważ ta sprawa trwa do tej pory. To już jest praktycznie, no już będzie około 6 lat. To niedługo. Tak, można powiedzieć, słuchając w mediach, ile trwają niektóre postępowania. Zresztą to z życia wiemy, po prostu z firm, inne firmy, które mają postępowania, czy w prokuraturze, czy w sądzie, no to jest jeszcze chyba półmetek tego, co nas czeka. W dobrym przypadku. To jest. Ale chciałem powiedzieć, że ten mechanizm taki przesyłania niżej do odpowiedzi właśnie odwołań jest nie tylko stosowany w prokuraturze, również w innych urzędach. Wracam do mojego pytania. Ile czasu, ile pieniędzy? Czas 6 lat. 6 lat w tej chwili, jeżeli chodzi o pieniądze, no to po prostu, no trudno mi tak określić, ile kosztowało to postępowanie prokuratorskie, bo tam wspomagaliśmy się kancelarią, z którą która nas obsługuje w innych też tematach, ale też umówiliśmy się w pewien sposób na success fee. To był nasz warunek. Tak. Znaczy, mając też już swoje nawet doświadczenia z innymi kancelariami prawnymi, nam zależało bardzo na tym, żeby po prostu był mechanizm, który by w jakiś sposób wiązał tych prawników z tą sprawą. Ja może wyjaśnię i tutaj przytoczę nazwisko mecenasa Kochaniaka, który działał jeszcze za PRL-u. Wiem, że mój tata się do niego zgłosił w sprawie tego, że kupił Fiata 126P, który się rozsypał chyba po 2 tygodniach użytkowania. Właśnie się zgłosił do mecenasa Kochaniaka i on postawił sprawę prostą. Mówi, ja ten proces wygram, dostanie pan nowy samochód, ale 1/3 wartości tego samochodu będzie moja. No rzeczywiście proces chyba trwał 2,5 albo 3 lata i wygrał. Rzeczywiście pieniądze zostały zwrócone, no i ojciec z ciężkim, że tak powiem, sercem te pieniądze zapłacił, ale mi się wydaje, że to jest bardzo dobry mechanizm, czyli tak znaczy, to, co uważam, że to jest bardzo uczciwy mechanizm i no, nawet tutaj naszym słuchaczom należy zwrócić uwagę, że jeżeli rozmawiają właśnie, negocjują jakieś dłuższe sprawy z prawnikami, to zawsze powinien być ten element success fee, dlatego że on wiąże też tą osobę, która jest z drugiej strony i ona czuje się wtedy w jakiś sposób odpowiedzialna, zależy jej na tym, żeby ta sprawa się jednak zakończyła wcześniej. I tak żeby, jak ona mówi, tak jak sugeruje. Tak, żeby była skutecznie. Tak, że zresztą z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że jeżeli właśnie prawnik nie chce się podjąć na zasadzie success fee,
to ja bym rekomendował nie wiązanie się po prostu z takim prawnikiem, dlatego że on już albo wie, że będą problemy z tą sprawą i ona się że jest duże prawdopodobieństwo, że się zakończy niepowodzeniem. Jasne. Pytanie jest takie, bo powiedziałeś, że poszliście na ścieżkę cywilną. Czy my kończymy w tej chwili naszą rozmowę i o waszym nowym procesie cywilnym będziemy mówili już w drugim odcinku, czy... Tak, myślę, że moglibyśmy porozmawiać właśnie dłużej o wymiarze sprawiedliwości. Jak właśnie toczy się postępowanie przed sądem już cywilnym, na co warto zwrócić uwagę. To sobie pomówimy w takim razie w następnym. Natomiast wniosek w tej chwili, ten najważniejszy, to tak na koniec właśnie chciałbym go zacytować, to jest to, że tryb odwołań do ministra sprawiedliwości w postępowaniach prokuratorskich jest po prostu dramatycznie zły. Niczego oprócz tego, że ty masz satysfakcję, że się odwołałeś do ministra, w zasadzie to jest tak jakby taka zasłona dymna, tak, żeby zasłonić, że to w zasadzie tak czy inaczej niczego muszę powiedzieć, nie daje. Ta moja sprawa pokazała, że właśnie ten wydział, czy ta cała procedura zwalczania przestępczości gospodarczej praktycznie nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje, no tak jak myśmy się przekonali. I ja się wręcz utwierdziłem w tym swoim przekonaniu i można powiedzieć, jeżeli w tej chwili słyszę w telewizji, że prokuratura podejmuje czynności i wiem z kulis, jak to wygląda, to nie może się dobrze zakończyć, dlatego że no, prowadzenie spraw gospodarczych po prostu wymaga raz właśnie rzetelnej wiedzy, warunków logistycznych, i szybkości działania, dlatego że czas działa na niekorzyść. A tutaj niestety te sprawy się ciągną, jest rotacja prokuratorów, tak. Było 6 prokuratorów, czyli to jest kolejny zarzut do wymiaru sprawiedliwości. No i też taka uwaga właśnie, o której na początku mówiliśmy, że w zasadzie każda kancelaria popchnie cię do tego, żebyś wszedł w spór z drugą stroną, no bo to jest w jej interesie. Także... Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o prawników, trzeba mieć zaufanie do tej drugiej strony. To jest bardzo ważne, dlatego że prawnik z czasem współpracując z nami dowiaduje się o nas bardzo dużo rzeczy. Takich bardzo ważnych, newralgicznych dla naszego funkcjonowania, więc tutaj to zaufanie jest bardzo ważne. Ja bym to porównał z lekarzami, tak? Jak się udajemy do lekarza, no to po prostu każdy nam się przedstawia, że on jest w stanie nas wyleczyć, że ta jego recepta jest najlepsza. Tak samo jest z prawnikami, a nie zawsze właśnie to tak przebiega. I tutaj musi być ten mechanizm, że po prostu, żeby wiązał tą osobę z tą naszą sprawą, żeby ona się czuła za to odpowiedzialna. Ja słyszałem właśnie kiedyś o lekarzach, ale no, jeżeli chodzi o prawników, to też jest taki nawet przyjęty sposób zapłaty poprzez success fee, tak jak ty opowiadałeś o tym małym Fiacie, że po prostu dzielimy się tak wygraną, ale tak. Po prostu ten prawnik bierze za to odpowiedzialność. Tak samo kiedyś słyszałem, że właśnie w dawnych czasach lekarze byli opłacani za to, że wyleczyli kogoś, tak. A nie za to, że czyli kogoś leczyli. Na pewno będziemy mówili tutaj o tym podejściu systemowym, czyli o takich warunkach, które powodują, że człowiek się zachowuje tak, a nie inaczej. No i w momencie, kiedy jest wynagradzany od wygranej, czyli success fee, na pewno mu zależy na tej wygranej, na pewno nie odpuści, a jeżeli zobaczy, że gra jest niewarta świeczki, to wtedy dokładnie nam to powie. Uważam, i, że jeżeli i wyjdzie z gry. Przy takiej, no bo wiadomo, że jeżeli mamy jakąś drobną sprawę, gdzie tam ta osoba poświęca kilka godzin, no to trudno się tutaj na success fee wiązać, ale jeżeli to jest właśnie sprawa już o większe pieniądze, o dochodzenie jakichś roszczeń, to bardzo właśnie ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę, że jeżeli prawnik nie chce się podjąć na success fee, to jest duże ryzyko, że ta sprawa będzie przegrana. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i chciałbym zaprosić wszystkich naszych widzów, żeby znaleźli wśród swoich znajomych, głównie przedsiębiorców, bo chcielibyśmy mówić właśnie o państwie prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i zachęcić ich do rozmowy tutaj z nami. Oczywiście taka osoba musi się dosyć dobrze przygotować, przynieść jakieś dokumenty, być też wygadana, żeby rozmowa toczyła się wartko, musi akcentować pewne rzeczy, żeby utrzymać widzów przy ekranie. Natomiast chcemy się właśnie za pomocą tych rozmów podjąć takiego działania właśnie zgromadzenia wszystkich rzeczy, które powinny być według nas zmienione w polskim prawie,
No i chcielibyśmy potem, jak już będziemy mieli całą tą długą listę, porozmawiać z kimś odpowiedzialnym właśnie za wymiar sprawiedliwości, czy cokolwiek w ogóle w tym temacie da się zrobić. Dziękuję Ci bardzo. Na koniec jeszcze chciałbym Cię zapytać, czy chciałbyś tą serię naszą nazwać Kulisy polskiego państwa prawa? Możemy tak nazwać. Możemy, tak, bo tak o tym myślę, mówiliśmy. To jest dobra nazwa. Mam nadzieję, że Państwo się dużo dowiedzieli ciekawych rzeczy, będziemy o tym mówili, bo naprawdę wymiar sprawiedliwości nie jest prosty, trzeba umieć się w nim poruszać, trzeba wiedzieć, co nam grozi i właśnie te tematy chcemy Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.